Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziś gościmy z kamerą u trenera, koordynatora drużyn Akademii Piłkarskiej, drużyn młodzieżowych Konrada Jęczaka. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Konrad, za nami runda jesienna drużyny młodzieżowej Górnika. Jak możesz ją ocenić? Tą rundę oceniam pozytywnie. Było na początku kilka zmian trenerskich. Duety trenerskie, na które postawiliśmy swoją pracę, zaprocentowały jakby w połowie rundy, gdzie zawodnicy poznali trenerów, trenerzy poznali zawodników. I druga połowa tej rundy już była bardzo pozytywna, gdzie widzieliśmy to na boisku. W rywalizacji ligowej brało 5 naszych drużyn. Tak, 3 najstarsze drużyny, piłka 11-osobowa, czyli junior starszy, junior młodszy i trampkarz, rozgrywały swoje mecze w pierwszej lidze wojewódzkiej i w jedną drużynę młodzików też mieliśmy w lidze wojewódzkiej i jedna drużyna młodzików w trzeciej lidze okręgowej. Co udało się zrobić, a czego zabrakło? Co się udało zrobić? Udało się wypracować model pracy trenerów z zawodnikami i teraz na tym modelu pracy będziemy pracować. Czyli te pierwsze szlify już trenerzy wykonali na boisku, teraz okres zimowy, gdzie będziemy pracować, żeby druga runda była o wiele lepsza. Mówimy o drużynach, o zawodnikach drużyn Akademii Piłkarskiej, starszych zawodnikach, ale również jest również młodzież, młode roczniki, które grają w ligach turniejowych. Tak, mamy tutaj dużo zawodników, tych najmłodszych. Gramy w lidze turniejowej organizowanej przez podokręg Legnica. Również jeździmy na turnieje organizowane przez inne kluby, tak żeby każdy z zawodników miał te minuty na boisku. Do Akademii Piłkarskiej Górnika Polkowice dołączył Rafał Jańczak jako trener przygotowania motorycznego oraz grup młodzieżowych oczywiście, oraz trener przygotowania mentalnego Łukasz Rutkowski. Na czym będzie polegała ich praca? Już mówię, Rafał Jańczak, trener przygotowania motorycznego, już się skupia głównie na drużynach U19 junior starszy, U17 junior młodszy oraz trampkarz, gdzie to jest taki specjalistyczny trening motoryczny, ale bazując też na technice biegu, technice poruszania się. Natomiast Łukasz Rutkowski jest to trener mentalny, psycholog sportowy, który ma bardzo wysoką markę u nas w kraju. Trener Rutkowski będzie pracował z różnymi grupami. Będzie pracował z rodzicami naszych zawodników, z samymi zawodnikami, ale też będzie swoją wiedzę wdrążał w grupę trenerów. Trener przygotowania mentalnego to jakaś nowość oczywiście w polskim sporcie. Coraz częściej stosuje się takich zawodników, takich trenerów do drużyn młodzieżowych. Tak, widzimy, że zawodnicy z najwyższego topu na Zachodzie i w Polsce korzystają z takiej pomocy trenera mentalnego. My też tutaj chcemy zachęcić naszych zawodników do takiego treningu. Są to bardzo, bardzo przejrzyste rzeczy, ale których nie wszyscy dotykamy. A mam nadzieję, że to też przyniesie efekt na boisku. Za nami runda jesienna. Teraz okres przerwy zimowej, jak ją wykorzystacie? Okres przerwy świątecznej, zimowej to jest taki okres na delikatne wyciszenie, zejście z ciężarów treningowych, ale już od stycznia zaczynamy przygotowania, tak jak już powiedziałem, do rundy rewanżowej po to, żeby rozwój zawodników był o wiele większy. Jakieś wyjazdy, obozy, zgrupowania? Tak, planujemy obóz w drugim tygodniu ferii dla licznej grupy naszych zawodników, dodatkowo mecze sparingowe, będą też turnieje trzydniowe nad morzem, także jest tych wydarzeń trochę. Planujemy tak, żeby te drużyny się przygotowały w 100%. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był trener, koordynator Akademii Piłkarskiej Górnika Polkowice, Konrad Jańczak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.